Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, patronem Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej. Uroczystość poświęcenia sztandaru oraz nadania imienia placówce rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Jerza w kościele parafialnym pod wezwaniem wszystkich świętych w Straszęcinie. Dążę do tego, by kierować się takimi samymi wartościami jak Stefan Wyszyński. Jest naszym wzorem do naśladowania i chcemy być tacy jak kardynał. Takim wyznacznikiem dla ludzi, co powinni robić, czym powinni się kierować. To jest nasz patron, który na pewno nam pomoże w nauce, będzie nas tu strzegł, pomagał na co dzień. Dzisiaj świętujemy uroczystość nadania szkole imienia błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. To historyczne wydarzenie łączy się również z 90-leciem szkolnictwa w Woli Wielkiej. Przez nadanie imienia szkoła uzyska indywidualną tożsamość, wyróżniającą ją wśród innych placówek dydaktycznych. Bardzo serdecznie dziękuję fundatorom sztandaru za piękny sztandar. Z serca płynące podziękowania kieruję również do wszystkich, którzy przyczynili się do tej dzisiejszej historycznej, pięknej uroczystości. W dniu dzisiejszym zostało nadane oficjalnie imię szkole błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, postaci, której nie trzeba przedstawiać, którą wszyscy chyba znamy. Oprócz tego został wręczony sztandar szkole ufundowany przez społeczność lokalną, przez sponsorów. Także myślę, że wielkie święto dla szkoły, dla miejscowości Woli Wielkiej. Sztandar to jest taka rzecz, która zawsze łączy. Pod sztandarem się zawsze gromadzili wszyscy, którzy dawniej wybierali się na potyczki wojenne. Teraz się gromadzą wszyscy ci, którzy chcą działać w określonym celu, w określonym kierunku. I ten sztandar, który na którym jest wizerunek prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, myślę, że jest najlepszym wyznacznikiem tego, jakie cele sobie stawia tutejsza szkoła. Nadanie imienia, nadanie sztandaru to najważniejsze wydarzenia w ogóle w życiu szkoły. Imię patrona szkoły nie tylko i sztandar spaja całą społeczność, ale przede wszystkim przenika wszelkie oddziaływania wychowawcze, działania takie związane z budowaniem tradycji szkolnej. Do tego dnia odwołują się potem wszyscy w każdym roku, świętując kolejne jubileusze tego właśnie wydarzenia. Dzisiaj trzeba podziękować nie tylko za imię i sztandar błogosławionego kardynała, ale także i za mądrość tej decyzji nas dorosłych, bo przecież jest to patron na czasy przełomu, które są, myślę, nadal i takie czasy właśnie trwają nadal. Ta mądrość tej decyzji to przede wszystkim czerpanie z tej myśli błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Sztandar do tego nas jeszcze bardziej zobowiązuje, bo na nim wypisaliśmy przecież te najważniejsze hasła, takie jak Bóg, honor i ojczyzna. Nie pierwszy to sztandar, któremu będę towarzyszył w uroczystym momencie. Sztandar nad ludźmi góruje i wszyscy wtedy wiedzą, gdzie ich miejsce. To bardzo ważna chwila dzisiaj, bo historyczna, tak jak wcześniej tam słyszeliśmy. Cieszymy się bardzo, częściowo już jest za nami, ale i przed nami jeszcze sporo. Także bardzo nam miło, że to wszystko się odbyło. To bardzo ważna chwila dla tej szkoły. Szkoła otrzymała imię błogosławionego kardynała Wyszyńskiego. Jest to ogromna radość i dla szkoły, i dla całej naszej społeczności, że nasze dzieci będą czerpały wzorzec z tak wielkiego człowieka, kapłana, orędownika naszej ojczyzny, obrońca naszej ojczyzny. Należy się tylko cieszyć i wszystkim dziękować za pomoc w realizacji tej uroczystości. Święto nadania imienia i przekazania sztandaru oraz poświęcenia tablicy pamiątkowej uświetnili uczniowie montażem słowno-muzycznym pod tytułem Czas to miłość. Na uroczystości zaprosili wójt gminy Żyraków, dyrektor szkoły podstawowej w Woli Wielkiej oraz współorganizatorzy.